Siema, Nygus, po co wlazłeś na ten taboret? Słuchajcie, mam tutaj pęknięcie na ścianie. Nie wiem, czy to słychać, ale pod spodem jest pusto. Na dobrą sprawę wypadałoby to wszystko skuć i od nowa wyszpachlować, ale wpadłem na inny pomysł. Mam tutaj jeszcze klej mamut, szczykawkę. Napełniłem ją klejem, przyszykowałem sobie niewielkie wiertło i mam w planie zrobić otwór tam, gdzie jest to pęknięcie i w ten otwór wszczyknąć szczykawką pod spód, pod ten pęknięty tynk, klej mamut. Potem lekko czymś docisnąć, zostawić do wyschnięcia. Zobaczymy, czy się uda bez kucia, bez paprania, bez ponownego szpachlowania. Tak sobie to wymyśliłem. Także za chwileczkę biorę wiertareczkę. Specjalnie sobie tutaj taśmę podkleiłem, żeby mi się nie sypało, żeby syfu sobie nie narobić. To lecimy. Gdzieś w tym miejscu jest pusto. Niewielki odwiert. To by było. Zobaczymy, czy teraz szczykawka się do tego tutaj zmieści. Tu mam szczykawkę, Nygus, żeś się zakręcił. No i co? Testujemy. Wchodzi. I ciśniemy pod spód mamuta. A nuż się uda? Bez kucia, bez syfu, bez większego bałaganu. Troszeczkę ciężko idzie, ale widzę, że weszło tam w środek. Także jeszcze troszeczkę, a potem dziurkę zaszpachluję i będzie po sprawie. Jedną ręką trochę niewygodnie. Trzeba mocno tutaj cisnąć, żeby wszedł ten mamut pod spód. Już prawie mam. Wszystko weszło. Teraz to docisnę. Niech sobie ten mamut pod spodem zaschnie. Później tą dziurkę zaszpachluję. Mam tutaj akryl szpachlowy. Szybko schnący, malutka dziurka, to jest chwila, moment. Później to przemaluję i uważam naprawę za zakończoną. Łapki, komentarze mile widziane. Wczoraj wieczorem się zastanawiałem, co z tym fantem zrobić, ponieważ mnie to wkurzało, chata świeżo po remoncie. A tu pęknięcie, raz je pomalowałem, nic to nie dało, więc wpadłem na pomysł, mam resztki kleju mamuta, wezmę szczykawkę, napełnię klejem, zrobię otworek, wszczyknę pod tynk, docisnę, mamut złapię, później pomaluję, będzie gitara. Do następnego!